Byłeś zakażony koronawirusem, ale jesteś już zdrowy. Twoje osocze może uratować komuś życie. Skontaktuj się z najbliższą stacją krwiodawstwa i zostań dawcą. Jak już informowaliśmy, Sławomir Mocek znalazł się pod lupą prokuratury rejonowej w Lesznie. Chodzi o sprawę najmowania przez radnego PL18 mieszkania w PTBS przy jednoczesnym posiadaniu przez niego domu jednorodzinnego. Upublicznił to portal Twoje Moje Leszno. Czy radny zdoła wytłumaczyć, co działo się przez co najmniej 13 lat z mieszkaniem przy ulicy Księdza Marciniaka? 15 nowych łóżek zakupionych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy trafi na oddział covidowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Pod obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wrócił poruszony w wakacje temat szkoły specjalnej w Lesznie. Ścierają się dwie wizje: remontu dostępnego miejsca i budowa nowej placówki. Na to drugie nie ma pieniędzy. Inną formę strajku niż dotychczas przybrała poniedziałkowa odsłona strajku kobiet. Tym razem strajkujący przenieśli się do samochodów. Złożenie kwiatów pod pomnikiem 200-lecia Konstytucji 3 maja o 9:45 i msza święta o 10:00 to plan obchodów 11 listopada w Lesznie. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych z powodu zamknięcia instytucji kultury przenosi swoją działalność online. Pierwsze wydarzenie już 12 listopada, potem w planie są warsztaty plastyczne i wykłady z historii sztuki. Wszystkie terminy znaleźć można na stronie internetowej oraz Facebooku MBWA w Lesznie. Firma Nemezjas Wydorowa nieodpłatnie przekazała gminie Śmigiel 800 chryzantem doniczkowych. Kwiaty ozdobiły Plac Wojska Polskiego oraz Plac Rozstrzelanych w Śmiglu.